Podczas lekcji biologii Tymon jest bardzo zdenerwowany, bo ma dziś wygłosić prezentację. Chłopak stresuje się też kłótnią z dziewczyną i tym, że nie ma marihuany, a bardzo chciałby zapalić. Zluzowałbym, tak bym sobie blanta zajarał. Jak też przede wszystkim do wytwarzania energii. Dobrze, moi drodzy, a teraz przejdziemy do zapowiadanych prezentacji jako formy powtórzenia tematu. Pierwszy Tymon, zapraszam. Zatem tak, układ oddechowy składa się z jamy ustnej, jamy nosowej, krtani. Co tam jeszcze było? Proces oddychania zaczyna się... Tymon? Tymon, dobrze się czujesz? Tak. Ale nie wyglądasz dobrze. Powietrze dochodzi do... Przepraszam, słabo mi. Tymon. Tymon, masz gorączkę? Nie, duszno mi jest. Naprawdę jest mi duszno. Ale tutaj nie jest duszno. Naprawdę, żar, muszę wyjść z sali. Jacek, pomóż mi. Chodź. Ja muszę wyjść z sali. Chodź, pójdziemy do pani higienistki. Dobrze? Kochani, proszę, przepiszcie to z tablicy i przygotujcie się do swoich prezentacji. Tymon jest przerażony. Nie rozumie, co mu się stało. Nigdy wcześniej tak się nie czuł. Jacek, poczekaj tu, dobrze? Dobrze, dobrze. Można? Tak, proszę. Dzień dobry. Tymon zasłab na lekcji. Dobrze, siadajcie, siadajcie. Chodź, Tymon. A co się dzieje? Nie wiem. Źle się czujesz? Nie, zaczęło mi się robić duszno. Ale co, zasłabłeś? Nie. Tymon, jadłeś coś dzisiaj, piłeś? Tak, jadłem. Dobra, zmierzymy ci ciśnienie. Rękę. Zaraz zobaczymy. Okej, nic nie mów przez chwilę. Słuchaj, ciśnienie jest w normie. Mam, a nie brałeś narkotyków? Nie, nic nie brałem. Na pewno? Mówisz prawdę? Tak, mówię prawdę, nie brałem żadnych narkotyków. No dobrze, to opisz, co się działo. Nie wiem, zaczęło mi się robić duszno, tak jakby zaczęło mi odcinać. Serce zaczęło mi boleć, tak dudnić. A w którym miejscu? Tutaj. Słuchaj, musisz iść do lekarza, bo mi to po prostu wygląda na atak paniki. Jak to atak paniki? Przecież mnie serce boli. No właśnie. Tymon, czy ty się bardzo denerwowałeś przed tą odpowiedzią? Nie, nic nadzwyczajnego. Zresztą co to ma wspólnego? No właśnie, masz objawy. No, atak paniki często się pojawia podczas silnego stresu, ale rzeczywiście powinieneś się przebadać. Może rzeczywiście to jest jakiś inny problem. No dobrze, ale i tak mi już jest lepiej. Na pewno? Tak. To co, jesteś w stanie wracać na lekcję? Tak. Chodź. Tymon, może zostać? Nie, no oczywiście, pewnie. Tylko siadaj. Zaraz podam ci wodę, dobra? Dobrze. Jak chcesz, to się połóż.